Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów rozpoczniemy trochę tak nietypowo. Jest to pierwsza audycja nakręcona w 2016 roku. Jest audycja nakręcana w gościnnych wnętrzach Leszczyńskiego Muzeum, ponieważ no, spotkał mnie ogromny zaszczyt i mam tutaj autorską wystawę, która się nazywa Leszczyńscy Zegarmistrzowie. Dzisiejsza audycja nazywa się Johann Bauer, ponieważ jest on w zasadzie głównym bohaterem tej audycji, no i częściowo wystawy. Jest to jeden z najstarszych leszczyńskich zegarmistrzów, którego możemy zidentyfikować. Tak się szczęśliwie składa, że jestem w posiadaniu zegara stojącego podłogowego, który został zrobiony przez Johanna Bauera. Była to na pewno pierwsza połowa XVIII wieku. Możemy tutaj zobaczyć nad moją głową, jest mechanizm, jest sygnatura, jest on stosunkowo tak nietypowo wykonany, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że dziury, gdzie się wkłada klucz do nakręcenia, są, jakby to powiedzieć, w jednej poziomej linii, co jest bardzo rzadko spotykanym rozwiązaniem, może charakterystycznym dla Johanna Bauera. O Johannie Bauerze za dużo nie wiemy. No, wiemy na pewno, że mieszkał w Lesznie, płacił tu podatki, ochrzcił dwójkę swoich dzieci. Bardzo prawdopodobne, w zasadzie prawie w 100%, po lewej stronie tutaj mamy portret króla kurkowego Johanna Bauera. Ten portret został sporządzony około 1744 roku i widzimy na tym postawnego mężczyznę, który pokazuje ręką atrybut swojej pracy, czyli tak zwany zegar kaflowy. Z tego możemy wywnioskować, ponieważ pasuje to latami, że akurat na tym portrecie jest Johann Bauer. Jeżeli chodzi o jego pracę, no to na pewno mieliśmy do czynienia z zegarem kaflowym, który znajdował się w kolekcji Franciszka Starowiejskiego. Przed chwilą widzieliście Państwo zegar stojący, w którym jest mechanizm Johanna Bauera. No, możemy się coś dowiedzieć o Johannie Bauerze też z takiej książki. Ja tutaj pokazuję książkę pana Jurgena Abelera. To są Mistrzowie Zegarmistrzowscy. Jest to bardzo ciekawa książka wydana w 2010 roku. Jest to już drugie wydanie, wznowienie. Pierwsza była wydana w 1977 roku i zawierała 14 tysięcy nazwisk zegarmistrzów. Teraz mamy nowe wydanie, jest tu ponad 20 tysięcy zegarmistrzów. I co możemy się z tej książki dowiedzieć, że Johann Bauer, jest to stosunkowo popularne nazwisko, tak jak u nas Nowak i Kowalski, i tych Bauerów było trochę. We wstępnych opracowaniach było, że Johann Bauer działał w Lesznie, robił zegary kaflowe i że jego zegary trafiały na dwory koronowanych cesarzy, że cesarz Niemiec ofiarował cesarzowi, carowi rosyjskiemu zegar właśnie Johanna Bauera, ale myślę, że po literaturze właśnie, po przeczytaniu tej książki pana Abelera możemy raczej rozgraniczyć tego Bauera z Leszna i tego Bauera, który pracował w Berlinie. No, na pewno jest taka sytuacja, że o tych czasach, czyli o pierwszej połowie XVIII wieku, za dużo nie wiemy. Możemy szukać w kontekście poza Lesznem, ponieważ rzeczy z Leszna jak nie spłonęły, to zaginęły i nie za bardzo na ten temat wiemy, ale jestem przekonany, że właśnie tego typu wystawa, tego typu uchwycenie tematu pozwoli, żeby się coś więcej o Johannie Bauerze dowiedzieć. Także na dzień dzisiejszy pokazujemy zegar stojący Johanna Bauera, pokazujemy prawdopodobnie 100% portret Johanna Bauera, zegarmistrza. Tak jak wspomniałem, jest to stosunkowo popularne nazwisko i w książce pana Jurgena Abelera występuje prawie 15 Bauerów i część z nich ma na imię lub jedno z ich imion jest Johann, także jest to trudne do zidentyfikowania. Jeden był we Wiedniu, jeden był w Berlinie, jeden na pewno w Lesznie, także bardzo trudno nam powiedzieć. Zawód zegarmistrza był zawodem takim trochę wędrownym. Zegarmistrze co pewien czas zmieniali swoje miejsce zamieszkania, no ale w tym przypadku, skoro ten człowiek ożenił się w Lesznie,
ochrzcił tu dzieci, płacił tu podatki, jest bardzo prawdopodobne, że swoje życie też zakończył w Lesznie i jest to ten Bauer nasz leszczyński, co nie zmienia postaci rzeczy, że jest to bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli chodzi o wystawę Leszczyńscy Zegarmistrzowie, no zapraszamy wszystkich do obejrzenia ją w gościnnych wnętrzach Muzeum Leszczyńskiego. Mogę jedynie jeszcze dodać, że 24 stycznia w niedzielę będę osobiście oprowadzał po wystawie, także osoby, które nie były na wspaniałym wernisażu, który się odbył 5 stycznia, mogą, jakby to powiedzieć, jeszcze raz posmakować otwarcia wystawy Leszczyńscy Zegarmistrze. No, cieszę się, że telewizja kablowa pokazuje moje audycje, bo możecie Państwo zobaczyć, jak to wygląda, nie wychodząc z domu, ale obiecuję, że na pewno nie zawiedziecie się, trafiając na tą wystawę. Pozwolę sobie jeszcze na taką małą dygresję. Cieszę się, że w Lesznie obecnie bardzo dużo rzeczy mówi się na temat historii, na temat przeszłości. No troszeczkę martwi, że na wernisażu otwarcia nie pojawili się włodarze miasta, ale mam nadzieję, że dzięki właśnie telewizji kablowej będą mogli jakby pośrednio uczestniczyć w wystawie Leszczyńscy Zegarmistrzowie, na którą serdecznie zapraszam. Dziękuję.